Cześć, jestem Wapomaniak i w dzisiejszym filmie opowiem Wam o technikach inhalacji, czyli o tym, jak zaciągać się z waporyzatora. Ponieważ naprawdę wiele osób, szczególnie tych początkujących, nie wie jak to robić, popełnia tutaj błędy, przez to nie uzyskuje takich efektów, jakie można by uzyskać. No i w efekcie jest oczywiście mniejsze zadowolenie i satysfakcja z waporyzacji, niż by mogła być, więc chciałbym Wam dzisiaj pomóc to poprawić. Dobra, to co? Zaczynamy. Okej, więc zacznijmy od tego, co jest wspólne dla zdecydowanej większości waporyzatorów przenośnych. Więc w zdecydowanej większości waporyzatorów przenośnych najlepsze efekty dadzą wolne, równomierne i długie wdechy. Natomiast wdechy zbyt szybkie, zbyt mocne nie będą dobre, ponieważ to jest ogólnie częsty błąd początkujących. W waporyzatorach, które są kondukcyjne, na przykład jak PAX 3 czy DaVinci IQ, zbyt szybkie wdechy schłodzą komorę, przez co produkcja pary będzie bardzo skromna. No i tak samo na przykład może być w Erizerze Solo 2. Generalnie to się tyczy waporyzatorów kondukcyjnych, ale też i części hybrydowych. Natomiast w przypadku modeli konwekcyjnych zbyt szybkie wdechy sprawią, że to powietrze nie będzie miało wystarczającej ilości czasu, żeby ogrzać susz prawidłowo i prawidłowo go odparować. Oczywiście są wyjątki waporyzatorów z bardzo mocnymi grzałkami, gdzie możemy zaciągać się dowolnie szybko. Jednym z nich jest w sumie Fury Edge. No ale to są wyjątki, jakieś reguły potwierdzające zasady. Więc to jest jedna sprawa. Kolejna sprawa, czyli podsumowując tą jedną sprawę, musicie pamiętać o tym, żeby wdech był wolny, długi i równomierny. Nie może być zbyt szybki, ani zbyt mocny. Wdechy powinny być też głębokie, to jest kolejna sprawa. Natomiast nie warto jest się zaciągać tak aż po brzegi, ponieważ tego, co zostaje nam już w ustach, w gardle, w krtani, tego w żaden sposób nie przyswoimy. Czyli najlepiej moim zdaniem jest zaciągać się tak, żeby wypełnić parą tak do 70% płuc i następnie wykonać jeszcze wdech powietrza. Wtedy po pierwsze przemieścimy tą parę, która już jest w płucach, głębiej, a po drugie przemieścimy tą parę, którą mamy zebraną w drogach oddechowych, w gardle, w krtani, przemieścimy stamtąd, ona się nie wchłaniają się substancje, przemieścimy je do płuc, skąd będą się wchłaniać. Więc nie zaciągamy się do pełna, tylko trochę i dopełniamy powietrze. Trochę, w sensie w jakichś 70%. To jest jedna sprawa. Kolejna sprawa, nie ma sensu przytrzymywać pary dłużej niż przez około sekundę. Tyle wystarczy, to pokazują badania, ażeby substancje aktywne się wchłonęły do pęcherzyków płucnych. Natomiast to słynne trzymaj w płucach, trzymaj jak najdłużej, to jest po prostu jeden z mitów. To nie daje nic poza brakiem tlenu. Jasne, od tego może się komuś tam bardziej zakręcić trochę w głowie, no ale to po prostu nie daje takich żadnych efektów, żeby to się lepiej wchłaniało, to jest mit po prostu. Więc nie warto moim zdaniem trzymać dłużej niż sekundę i wówczas tą parę potem powoli wypuścić. To były takie ogólne porady w przypadku wszystkich waporyzatorów praktycznie przenośnych. Natomiast są też takie rzeczy, które się odnoszą typowo do kondukcji i typowo do konwekcji. W przypadku kondukcji, ale też innych waporyzatorów hybrydowych niektórych, na przykład jak Erizery przenośne, super ważne są przerwy między wdechami. Czyli bierzecie wdech i zamiast brać potem następny, po prostu czekacie 20-30 sekund. To jest moim zdaniem optimum, nie warto mniej niż 20, nie warto więcej niż 30. I to po prostu powoduje, że waporyzator, ta komora odzyskuje temperaturę i produkcja pary jest zdecydowanie większa. Z kolei w konwekcji super ważne są odpowiednie długości wdechy, czyli jeśli one będą zbyt krótkie, no to te efekty również będą skromne. Pokażę Wam teraz, jak to wygląda w praktyce. Mam tutaj Fury Edge, który bazuje na konwekcji, i Erizera Solo 2, który jest powiedzmy 50-50 taką hybrydą. Natomiast w nim te przerwy pomiędzy wdechami są super ważne. Włączę je teraz oba, nagrzeję i pokażę Wam, jak to po prostu wygląda w praktyce, kiedy się tych porad przestrzega, a jak kiedy się ich nie przestrzega. Dobra, ustawiam 200 stopni. Tu również ustawię 200 stopni. T
tak, 200, 200. Dobra, one teraz się nagrzewają. Ja się napiję trochę wody. Ok, więc pokażę wam, jak tylko one się nagrzeją, jaka jest różnica przy wdechach, które spełniają te kryteria, o których powiedziałem, i tych, które nie spełniają. Dobra, więc zacznijmy od Fury Edge, czyli od konwekcji. A pokażę wam, jak wygląda ilość pary przy takim wdechu. No, mogłoby się wydawać długim, ale nie aż tak długim. Patrzcie. Jest tej pary sporo, prawda? Mogłoby się wydawać, że wszystko jest ok. Ale zobaczcie, co się stanie, kiedy ten wdech będzie dłuższy. Przy tej samej temperaturze oczywiście. No, chyba tutaj jakiekolwiek słowo komentarza jest zbędne, prawda? Po prostu był to mały buszek versus wielka chmura. Ten sam waporyzator, ta sama temperatura, ten sam susz. Po prostu różna długość wdechu. Więc w przypadku konwekcji i wszystkich hybryd z przewagą konwekcji pamiętajcie o odpowiedniej długości wdechu. A teraz przejdźmy do Solo 2. Dobra, wezmę pierwszego buszka, a zaraz po nim drugiego, nie robiąc po nim przerwy. Dobra. To był pierwszy buszek, biorę drugiego. Mogłoby się wydawać, że tej pary jest całkiem sporo, prawda? Ale teraz popatrzcie, co się stanie, kiedy poczekamy. Po tym buszku, którego wziąłem teraz, zrobimy po prostu chwilę przerwy. Poczekamy tych 20 sekund. Oczywiście nie mam tutaj stopera, więc powiedzmy, że będę działał jakąś metodą szacunkową, ale zależy mi na tym, żeby pokazać wam, jak ta przerwa pomiędzy wdechami spowoduje maksymalizację produkcji pary. No, było jej naprawdę, nie wiem, no oczywiście na ile to widzicie na filmie, ale tej pary było naprawdę, naprawdę zdecydowanie więcej niż przy takich buszkach jeden po drugim. To jest hybryda Solo 2, swoją drogą zapomniałem go naładować przed tym filmem, więc ładuję się teraz, wybaczcie. To jest hybryda, w przypadku Solo 2 takie mamy tam typ ogrzewania, natomiast to jest jeszcze bardziej widoczne w przypadku kondukcji. Tutaj też duże znaczenie ma to, jak długi będzie nasz wdech. Natomiast w przypadku waporyzatorów takich jak na przykład DaVinci IQ, no to te przerwy pomiędzy wdechami mają ogromne znaczenie. Tak samo również wiele innych popularnych modeli, typu nie wiem, Pax, X-Max Starry, wszystkie modele, które bazują tam, czy FlowerMate Nano, które bazują na kondukcji, to te przerwy pomiędzy wdechami będą super ważne. Więc pamiętajcie o wszystkim, co mówiłem, czyli od początku. O tym, żeby wdechy były wolne, równomierne i względnie długie. Nie mogą być zbyt szybkie ani zbyt mocne. To zepsuje efekt, niezależnie od tego, z jakiego waporyzatora korzystacie. Wdechy powinny być głębokie. Powinniśmy tą parę przemieścić jak najgłębiej, ale nie zaciągamy się do pełna. Dopełniamy powietrzem. No i nie ma sensu przytrzymywać. No i w kondukcji pamiętacie o tym, żeby robić przerwy pomiędzy wdechami i w hybrydach z przewagą kondukcji, a w konwekcji pamiętacie o tym, żeby wdechy były odpowiednio długie. Wówczas wszystko powinno być ok. A jeśli macie oczywiście nadal jakieś pytania po wprowadzeniu tych porad, to dajcie znać. Aha, no i pamiętajcie, że odpowiedź na jedno z najczęstszych pytań, czemu nie ma pary, tkwi w tym, że wasz susz CBD jej nie produkuje, ponieważ jest spora część suszu CBD na rynku, który widocznej pary nie produkuje, ale to, o tym dlaczego, to jest już temat na osobny film i osobną historię.
A na dzisiaj, jeśli chodzi o technikę inkalacji, to jest tyle, ile chciałem wam powiedzieć. Jeśli film wam się podobał, pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę, pamiętajcie o zostawieniu suba, jeśli jeszcze nie subskrybujecie. W opisie tego filmu znajdziecie link do e-booka przygotowanego dla was przez ekspertów z Vapefully, do którego pobrania serdecznie was zachęcam i zapraszam. No i co? Pamiętajcie też, że na mojej stronie są linki, z których jeśli będziecie korzystali, to możecie wspierać mój kanał. Na YouTubie już ich teraz nie ma. Dobra. Dzięki za dzisiejsze wideo. Pamiętajcie, żeby wpadać na kanał regularnie, bo teraz filmy są częściej niż dawniej, więc mam nadzieję, że też widzimy się niedługo. Czekam na wasze komentarze. Do zobaczenia. Cześć.